Dzisiaj w ramach projektu Akademicka Opolszczyzna gościmy w spółce Endraft Adaptive, która mieści się w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu. Porozmawiamy ze współzałożycielem firmy o sukcesie, jaki odniosła spółka oraz o tym, jakie możliwości dają opolskie uczelnie. Moje pierwsze pytanie to skąd wziął się pomysł na firmę i jaki przyświecał jej cel? Pomysł na firmę wziął się z faktu, że chciałem rozwiązywać trudniejsze problemy inżynierskie niż w dotychczasowej pracy. Pracowałem w dwóch różnych firmach i w każdej to nie był jeszcze ten poziom, do którego przygotowała mnie uczelnia i mogłem rozwiązywać zdecydowanie trudniejsze problemy, z którymi parę razy miałem styczność i wiedziałem, że to jest coś, co chcę pójść. I faktycznie zdarza nam się rozwiązywać takie trudniejsze zadania, no i wszystkie maszyny, które projektowaliśmy, wdrażaliśmy, są prototypowe, dwóch takich samych jeszcze nie zrobiliśmy. Nasz produkt to de facto zespół wykwalifikowanych inżynierów, którzy są gotowi podejść do nietypowych problemów, z którymi większość osób nie jest w stanie sobie poradzić, dzięki solidnym podstawom, które nabraliśmy i podczas pracy, i na uczelni. Głównym zakresem naszej działalności jest projektowanie i wdrażanie maszyn. Nasi inżynierowie pracowali przy projektach maszyn, które podnoszą 500 ton, jak i przy mniejszych, które paletyzują kartony, jak chociażby projekt, który niedawno zrealizowaliśmy w jednym z opolskich zakładów. Nasze możliwości nie kończą się tylko na projektowaniu maszyn z dziedziny automatyki, ale również na łączeniu produkcji ze światem informatyki, co jest określone ostatnio popularnie poprzez przemysł 4.0. Nasi inżynierowie z powodzeniem wdrażali takie rozwiązania. A w jaki sposób młode firmy mogą wykorzystywać przestrzeń Parku Naukowo-Technologicznego? Dla młodej firmy park oferuje szereg korzyści, takich jak siedziba firmy w atrakcyjnej lokalizacji, a także szereg usług związanych z obliczeniami oraz wsparciem patentowym, a także umożliwia nawiązanie kontaktu z osobami z otoczenia biznesu, dzięki chociażby takim wydarzeniom jak Startup Mixer. Podczas jednej z edycji zawarliśmy współpracę z jednym z opolskich zakładów. Wykorzystując naszą wiedzę, mogliśmy rozwiązać ich problem, wykorzystując ułamek budżetu. Czy uważa Pan, że Opole jest dobrym miejscem do tworzenia innowacji i rozwoju biznesu? Tak, wraz z naszym zespołem jesteśmy tego żywym przykładem. Opole oferuje edukację, co przekłada się na wykwalifikowaną kadrę. Jednostki administracyjne na miejscu, do których nie trzeba stać w kilometrowych korkach. I miejsca takie jak te, jak Park Naukowo-Technologiczny czy Centrum Wystawienniczo-Kongresowe. Jakie plany na przyszłość? Czy są wdrażane jakieś nowe pomysły czy projekty? Obecnie naszym głównym celem jest skrócenie czasu między zamówieniem a realizacją. Pracujemy też nad dwoma produktami, których technologia jest na tyle zaawansowana, że skorzystamy z doktoratu wdrożeniowego, który umożliwia równoczesną pracę w firmie i rozwijanie nowych technologii przy wsparciu uczelni. We'll be right back.